Wypadek na S11. Samochody spłonęły, pijany kierowca uciekł w Wielkopolskie. Kierowca jednego z aut zbiegł po porannym wypadku na S11. Był pijany. Kierowca i pasażerowie jednego z aut, które brało udział w porannym wypadku na S11, uciekli zaraz po zdarzeniu. Okazało się, że kierowca był pijany. W czwartek rano na S11 między węzłami Koninko i Gąbki Wielkopolskie doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych. Dwa z nich zapaliły się. Do wypadku doszło ok. Godzina 6.20. Jak informował dyżurny punktu informacji drogowej poznańskiego oddziału GDKI A, na S11 między węzłami Koninko i Gąbki doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych, z których dwa zapaliły się. W wyniku wypadku ranna została jedna osoba. Jak poinformowała policja, kierowca i pasażerowie jednego z aut, które brało udział w wypadku, uciekli zaraz po zdarzeniu. Policjanci z Kurnika szybko namierzyli mężczyznę, który kierował samochodem. Zatrzymali go niedaleko, w domu. Jak już wiadomo, jest mocno pijany, podał rzecznik wielkopolskiej policji młodszy inspektor Andrzej Borowiak. Policja podała, że kierowca miał prawie 1,8 promila alkoholu w organizmie. Po wypadku początkowo droga była całkowicie zablokowana. Obecnie przywrócony został już ruch w kierunku Poznania. W stronę Środy Wielkopolskiej. Przejazd możliwy jest nadal tylko jednym pasem.